decydującego gola i Włosi wygrali 2-1. Oburzenie po stracie najlepszych graczy i obawa przed utratą kolejnych były głównymi powodami, dla których Argentyna, począwszy od lat 30., pozostawała w izolacji. Ale w latach 40. emigracja do Włoch praktycznie ustała. To były złote czasy dla argentyńskiego futbolu. Wielcy piłkarze we wspaniałych klubach, wśród nich najbardziej znany River Plate. Przednia linia nazywana była maszyną. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Lustau. Tworzyli prawdziwą piłkarską maszynę. Mogli grać do siebie na pamięć z niezwykłą precyzją. Grali piękny futbol. W 1931 roku Boca Juniors wygrali pierwsze profesjonalne rozgrywki. Perón robił wszystko, co mógł, by przyczynić się do jeszcze większego rozwoju futbolu. W latach 50. na stadiony przychodziło więcej ludzi niż w roku 2000. Wszystkie obiekty budowane były z pieniędzy Perona. Paradoksalnie, mimo że futbol argentyński przeżywał złote czasy, Perón nadal obawiał się przegranej z zespołami z zagranicy. Skoro piłka nożna była w Argentynie narodową dumą, nie można było tego stracić. W połowie lat 50., po 8-letniej nieobecności, Argentyna ponownie zagrała w Mistrzostwach Ameryki Południowej. W 1957 roku bez problemu wygrała turniej, pokonując zarówno Brazylię, jak i Urugwaj. Ale i tym razem europejscy agenci czuwali. Historia miała się powtórzyć. Wiedzieliśmy, że obserwują nas wysłannicy z europejskich klubów. Ale szczerze, nikt z nas nie myślał o transferze. Europa wydawała się nam czymś bardzo odległym. Atak z 1957 roku stał się prawie tak sławny jak wspomniana maszyna, ale argentyńskich napastników nazywano aniołkami o brudnych twarzach. Dlaczego? Wszyscy ci piłkarze znaleźli się wkrótce we włoskich klubach. Maschio, Angelillo i Sivori pojechali grać dla Italii. Wszystko to działo się na rok przed powrotem Argentyny, po długiej przerwie, do rozgrywek o Mistrzostwo Świata. W Ameryce byliśmy najlepsi. Brazylia i Urugwaj grały już w Mistrzostwach Świata w 1950 i 1954 roku. Więc cała Argentyna, nie tylko piłkarze, ale władza i wszyscy mieszkańcy kraju, wierzyli, że zdobędziemy mistrzostwo. Powrót Argentyńczyków na Mistrzostwa Świata, które w 1958 roku odbyły się w Szwecji, okazał się dla nich rozczarowaniem. Wiele lat izolacji zrobiło swoje, teraz Argentyńczycy za to płacili. Mimo że wyszli pewni siebie na mecz z RFN, wkrótce przekonali się, ile tracą do Europejczyków. To nie było to samo, co grać przeciwko drużynom z Ameryki Południowej. Europejczycy z ich prostym, niezdarnym futbolem łatwo nas pokonali. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzieliśmy nic o kryciu rywali. Byliśmy wspaniali, gdy posiadaliśmy piłkę. Ale nikt nam nie powiedział o pilnowaniu przeciwnika albo grze na jeden kontakt, to znaczy z pierwszej piłki. Nie. Jeśli dostawaliśmy piłkę, chcieliśmy pokazać niesamowite rzeczy, które potrafimy z nią zrobić. Argentyna przegrała z RFN i została rozgromiona 6-1 przez Czechosłowację. Ten turniej zmienił charakter argentyńskiego futbolu. Od tego czasu futbol Argentyny zaczął ulegać zagranicznym wpływom. Mówiono, że aby wygrać, trzeba być przygotowanym fizycznie. Ale zamiast połączyć ten element z kreatywnością, polotem i wyobraźnią, czyli tym, co cechuje futbol argentyński, zespoły były przekształcane w drużyny, które miały grać agresywnie. Tylko że z takim podejściem trudno było kogokolwiek pokonać, bo to po prostu nie był nasz styl gry. W 1960 roku, 5 lat po tym, jak zainaugurowano europejskie rozgrywki klubowe, Południowa Ameryka wystartowała z własnymi rozgrywkami. Copa Libertadores.
Dla urugwajskiego klubu Penarol, pierwszego zwycięzcy, wizja zmierzenia się z europejskim mistrzem stała się ogromną motywacją. W pucharze interkontynentalnym graliśmy przeciwko Realowi Madryt. Tu w Montevideo zremisowaliśmy 0-0. W Madrycie przegraliśmy 1-5. Po 20 minutach przegrywaliśmy już 0-4. Po obronie tytułu Copa Libertadores w 1961, w 1962 roku Penarol zmierzył się w finale z brazylijskim Santosem. Santos miał rozsławić klubowy futbol południowoamerykański na cały świat. Europejczycy myślą o sobie, że są lepsi od tych z Ameryki Łacińskiej. Wielki spór między drużynami europejskimi i tymi z Ameryki powoduje, że ich rywalizacja jest wspaniała. Piłkarze Ameryki Południowej uważają, że ich futbol jest bardziej techniczny i bardziej otwarty, podczas gdy Europejczycy sądzą, że ich gra jest bardziej zorganizowana i fizyczna. W Lizbonie w 1962 roku Santos rozgromił europejskiego mistrza Benfica 5-2 i pokazał niesamowity futbol. W następnym roku Santos obronił tytuł po walce z Milanem. W 1966 roku w Copa Libertadores ponownie triumfował Penarol. Z fantastycznym bramkostrzelnym Alberto Spencerem po raz kolejny zmierzył się z Realem Madryt. I Peñarol el año 60. W 1960 roku Penarol dopiero rozpoczynał budowę zespołu. W 66 roku ten etap mieliśmy za sobą i dlatego tym razem mogliśmy wziąć rewanż na Realu. Andy są naturalną granicą pomiędzy wybrzeżami Pacyfiku i Oceanu Atlantyckiego na tym rozległym kontynencie. Może właśnie to tłumaczy, dlaczego piłkarzom Chile tak trudno dotrzymać kroku zawodnikom Argentyny, Brazylii i Urugwaju.